Proszę Państwa, czuję się jak reporter, trzymając tak mikrofon, stojąc przed kamerą, ale bardzo jest mi miło, bo siódemka była zawsze moją szczęśliwą liczbą. Dzisiaj 7 kwietnia, pamiętna data to będzie dla mnie zawsze, 2011 roku, w pięknym hotelu Słoneczny Młyn. Za chwilę się odbędzie pierwszy z serii comiesięcznych recitali artystycznych, które będziemy proponowali mieszkańcom miastu Bydgoszcz. Wystąpi Marcin Daniec w ramach działalności. Jeszcze świeżej dzisiaj, od dzisiaj, w Fundacji Roberta Janowskiego, Młode Talenty. Czy stało się coś, o czym zawsze marzyłem, żeby pomagać młodym ludziom, bo kiedyś mnie również ktoś pomógł. Cieszę się, że mogę to robić tu, że mogę przez to promować również miasto, w internecie, w telewizji, w swoich wypowiedziach medialnych, wszędzie. I trafiać do takich małych miejscowości, bo to na tym będzie polegała główna działalność mojej fundacji, że małe ośrodki w Polsce rozrzucone, wcale nie duże miasta, właśnie może to średnie albo jeszcze mniejsze, Gryfice, Sochaczew, tak mówię na rybę, prawda, Suwałki, Nowy Sącz, gdzie tam będziemy organizowali regionalne festiwale, gdzie ci młodzi ludzie, czasami mieszkający w małej wsi, a które są fantastycznymi, zdolnymi perełkami, diamencikami jeszcze nieoszlifowanymi, żeby mieli szansę wystartować w takim festiwalu, żeby mieli szansę potem przyjechać na galę, ci najlepsi, do Opery Nowa w Bydgoszczy. Dla nich to jest taki skok, jak dla niektórych z Państwa może wystąpić w paryskiej Olimpii. Fundacja, ja nie jestem menadżerem tych wszystkich przyszłych młodych artystów, ani nie jesteśmy mecenatem kultury, ale wskazujemy drogi, dajmy możliwość, dajmy pieniądze na to, żeby się mogli rozwijać, żeby mogli znaleźć swoją okazję, żeby się mogli pokazać. Ludzie, którzy są tego warci. Mam nadzieję, że kiedyś Barbara Streisand być może mieszka jakaś w Krośnie, albo nowy George Michael w Mińsku Mazowieckim. Mam nadzieję, że dzięki mojej fundacji będziemy mogli się wzruszać artystycznie, widząc go potem na wielkich estradach świata. Gdzie jest pan prezydent? Tu jest. Panie prezydencie, chcę uścisnąć panu łapę. Cieszę się, że to już po wyborach, żeby nikt nie pomyślał, że tutaj... Proszę nam nie robić teraz zdjęcia. Może pan ruszać. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Bydgoszczy. Sąsiad mówi tak. Panie Marcinie, premier zwolnił nas, emerytów, z płacenia abonamentu. A przecież tylko myśmy płacili. Szanowni Państwo, mam odpowiedzieć na bardzo skomplikowane pytanie, jak występuje mi się w Bydgoszczy. Otóż jak zacznę, to nie skończę do rana. Genialnie, wspaniale, fantastycznie przyjeżdżam tutaj na skrzydłach i zawsze, jeśli Państwo pozwolą, będę tu przyjeżdżał. Ponieważ dzień bez podlizywania się zawsze uważam za dzień stracony. Witam i serdecznie pozdrawiam wszystkich w Bydgoszczy, która rozwija się tak, że ho, 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 ho.